W poprzednim sezonie celem pompy było przynajmniej top 2. Cel minimum udało nam się zrealizować, aczkolwiek nie udało nam się wygrać Ultraligi, więc nie byliśmy w 100% zadowoleni. Po szóstym ma pasywnie niewidzialność, więc chcesz mniej więcej orientować się, gdzie znajdujesz na mapie, teraz wiesz, obok ciebie. Inspire to zaraz z agresją, ale Rybson jeszcze swojego flasza posiada, więc nie powinno mu wystarczyć tych obrażeń. Mówimy o Inspire, gdzie oczywiście, czy zdąży Inspire, czy trafi kolce, martwy będzie Rybson. Jedno Q wystarczy, jeszcze jedno trafienie i first blood na konto junglera drużyny niebieskiej. A w tym roku to my, jako Rogue, wygramy finał Ultraligi. Grając na Kaspra? Wszystko jest najtrudniejsze. Ja na Kaspra po prostu, jak gram, to mi się autentycznie ręce trzęsą. W tym momencie nie widać, gdzie się znajduje Inspired. Korzysta z jej atutów, zaraz znajdzie Rybsona. I wie, gdzie Rybson jest w 100% face to face i nawet ta jedna sadzonka nie jest w stanie pomóc. Dlatego tak dobry wybór tutaj ze strony Kaspra i co więcej, ma jeszcze ochotę na romans z Rekwirem. Wow. To się udaje, aczkolwiek kończy tragicznie. I tutaj Czarna Wdowa z eliminacjami, aczkolwiek nawet nie ucierpi w tym przypadku. Zobaczcie, Rybson jest na radarze, przez fale creepów oraz przez Warda. To jest wszystko o to Rogue zadbała. Czemu to robisz? Już tego radaru zniknął! Bo Inspire się po prostu bawi! Jedną z moich mocnych stron jest na pewno early game. Potrafię go prowadzić od początku aż do minuty 15, czyli do początku mid game'u. I wydaje mi się, że jest to etap w grze, w którym odnajduje się najlepiej. Inspire to jest taki polskie złote dziecko, kolejny Jankos, tak na niego mówią, albo Kikis. Jest Wu Light, jest również Inspired. Przy dużej ilości punktów zdrowia i tak nie może. O creepach na środkowej linii Rogue Esports Clubu. Oooo! Decyzje dobre, podszedł tutaj Finn i szybka eliminacja na Delornie. Co więcej, idą do przodu Inspired razem z kolegami. To jest szybka rzeź na Illuminar Gaming dokonywana. Patrzcie na to Inspired! Triple kill, double kill razem z Larsenem. No myślę, że ten zawodnik jest zdecydowanie najlepszym junglerem w obecnym sezonie Ultraligi. Jedyne, co może nas powstrzymać przed top 1, to EPC. Wydaje mi się, że jest to także skład złożony pod celowanie w top 1 i gry pomiędzy nami prawdopodobnie będą wyrównane, lecz z lekką korzyścią dla nas. Ale być może Lewus po raz kolejny się pożegna. Tak jest! Black Shield i tak nie dało rady. Inspired downtown. Reszta zespołu zaraz będzie odpowiadać. Bardzo agresywnie Inspired, ale wiedział, że w tym momencie również pojawi się Erka od Larsena. Czy dogonią Korkiego? Dokładnie tak. To może być jeszcze jeden turret, a w międzyczasie Inspired z kolejnym zabójstwem na Lewusie. On po prostu tego gościa nie lubi. Moim zdaniem mamy najlepszych zawodników na każdej roli na polskiej scenie.